Czesław Niemen. Tak sobie myślę, że dla mnie z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to dla mnie absolutny guru polskiej, nie tylko polskiej, myślę, wokalistyki. To jest taki głos, który się urodził u nas, a jest rzeczywiście głosem, który mógłby zaistnieć z wielkim powodzeniem w Ameryce, powiedzmy, tam, gdzie jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że rodzą się największe talenty i największe przedsięwzięcia komercyjne. Myślę, że mógłby tam funkcjonować. Zresztą miał takie propozycje, nie zdecydował się na to. Ja myślę, że jest to głos bez ograniczeń, unlimited, absolutny, emocje niezwykłe. Artysta, który wbrew temu, czego oczekiwało od niego publiczność, krytyka, media, szedł swoją wytyczoną przez siebie drogą. Nawet jeżeli to się nie do końca podobało, mnie także nie do końca się podobało, powiedzmy, druga część jego kariery zawodowej, nie jest może tą drogą, którą ja uważam, że powinien iść. Ale to, co nagrał na początku, wystarcza, myślę, dla kilku karier następnych wokalistów. Nie wiem, czy się tacy urodzą. Może.